Porte Terra i Torre Alfonisa. To najstarsze wejście do Starego Miasta przez mury obronne Otranto. Jest to brama do centrum historycznego oraz do uliczek handlowych w tym mieście. Zbudowano ją w 1481 roku i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych atrakcji Otranto. Centrum historyczne otoczone jest murami oraz zamkiem. W środku znajdziecie katedrę oraz ciasne uliczki pełne restauracji, sklepików i kafejek. Można się poczuć jak w starym porcie, w starym mieście portowym na Rodos. Katedra w Otranto to największa świątynia w mieście, mieszcząca się w samym centrum Otranto, blisko głównych traktów. Castello Aragonese. Zamek pierwotnie powstał w XI wieku, następnie został rozbudowany w XIII oraz XV wieku. Był to jeden z głównych punktów obronnych w Apulii, na wybrzeżu chroniąc przed atakami Turków. Dziś zamek jest miejscem wielu wydarzeń kulturowych oraz wystaw. Otwarty jest od 10 do 24. Bilet do zamku w Otranto kosztuje 12 euro. Bazylika. Pójdziemy do bazyliki Castello.
Torre Mata. Torre Mata to miejsce, z którego zrobicie kultowe i najbardziej znane zdjęcie Otranto i jego bulwarów. Warto tutaj podejść podczas zwiedzania miasta. Widok jest na plażę, marinę oraz właśnie Otranto. Dobre miejsce na małą sesję zdjęciową. A teraz rzut okiem do wewnątrz katedry. Za murami miasta znajduje się główny bulwar, plaże oraz dalsza część miasta i atrakcji. I to już koniec zwiedzania Starego Miasta w Otranto.